dobry, ja jestem Marysia Wadewska i gram w tym spektaklu Lunę. Nazywam się Nataniel Czerkas, gram ojca Luny. Cześć, jestem Patrycja Kolator i gram terapeutka. Cześć, ja jestem Bizmut Grzędzicki, jestem tu tylko po to, żeby pobawić się straszką, a tak serio, to jestem Uranem. Ojciec. A ja taki nie jestem. Nie umiesz powiedzieć królika Luny. No jak ty nie umiesz, to ja mam umieć. Luna jest dość w sumie zagubiona i przez cały spektakl tak naprawdę trochę szuka, gdzie się może odnaleźć. Palce podwinięte, usta pokrzywione, uszy zaciśnięte, oczy wytrzeszczone, powinnam spać. Terapeutka postrzega Lunę jako naprawdę kreatywną i... kreatywną jest! Chce jej pomóc, ale też widzi problem w rodzicach Luny. Twardy w poglądach, strasznie prosty na pierwszy rzut oka, po prostu taki problematyczny ojciec. Jestem uchodźcą, którego Luna spotyka na peronie. Dość szybko znajdują wspólny język. Też ma dużo problemów. Musiał uciekać, bo wojna. Ma on w sobie wiele sprzeczności, ma on w sobie wiele wątpliwości, które później jednak wychodzą na jaw. Ciężko tak naprawdę jest powiedzieć, jaki on ma charakter, bo on się... myślę, bardzo zmienia w trakcie spektaklu i tak naprawdę fabułą jest trochę to właśnie ta jej cała przemiana. Fraszka, a ty jesteś chyba asystentką reżyserki, ona tak? Ona jest tu tylko po to, żeby bawić się ze mną. I ona się ze wszystkimi bawi, ona bardzo lubi uczestniczyć w naszych próbach. Jest bardzo w nie zaangażowana w przygotowania tak, do spektaklu. Bardzo lubi przeszkadzać i w ogóle. I pomagać. Nie chcę świętej w tobie, nie poświęcę się. Przed wojną chyba też miał problemy, nie? Nie zdradzajmy za dużo. Dokładnie, nie zdradzajmy za dużo. Zanosi się na deszcz. Zanosi się na deszcz. Zanosi się na deszcz. I ty wychodzisz, matka wychodzi, on zostaje jeszcze.